Witam Was cieplutko, moi kochani. Dzisiaj bardzo, bardzo króciutko. Otóż postanowiłem, że przydałby się jakiś mały sofcik. Sofcik do naszego Digi Liona. Ja wiem, ktoś powie zaraz znowu o tym Digi Lionie i o Digi Lionie. Nie, to będzie naprawdę króciutko. Sofcik jest mały, sprytny i przydatny. Przynajmniej mnie się przydaje. Ale skoro już mnie się przydaje, to myślę, że mogę się z Wami nim podzielić. Słuchajcie, zupełnie za darmo. Mały programik, niewielki, który będzie służył do tego, aby wspomóc nam monitorowanie napięcia na akumulatorach, przygotowywanie sobie jakichś ciekawych charakterystyk, rozładowania, naładowania i tak dalej. Wiadomo, można obserwować dane w terminalu. Ktoś z Was na YouTubie mi zresztą podpowiedział, że przydałoby się, aby te dane były w nieco innym formacie, wypluwane z tego Digi Liona, ze średnikami czy tam z przecinkami, po to, żeby można było od razu zassać do pliku CSV. I w sumie dobry pomysł, tylko tyle, że no, zmieniać bym nie chciał formatu wyjściowego, za to programik umożliwi Wam przygotowanie i pliku CSV, i podejrzenia wykresu na żywo, wszystko. Zanim jednak do tego się zabierzemy, słuchajcie, spójrzcie, jak przygotować, bo widzieliście zapewne na stronie już internetowej atnel.pl i stronkę poświęconą Digi Lionowi, ATB Lion, Digi Lion. Tam jest również, słuchajcie, zobaczcie, instrukcja do pobrania na tej stronie w formacie PDF. Zachęcam do przejrzenia. Widzieliście również, że sygnał wyjściowy TX z Liona, z Digi Liona, trzeba zrobić konwersję tego sygnału do systemów z mikrokontrolerami czy innymi układami zasilanymi 5V albo innym napięciem. No słuchajcie, na pewno będzie zawsze inne napięcie, ponieważ co? Mikrokontroler w Lionie zasilany jest napięciem bezpośrednio z akumulatora, a jak wiemy, ono spada od pełnego naładowania, na przykład od 4,2V, spada sobie powolutku w trakcie pracy urządzenia do ilu? No do 2,9, 2,8V, w zależności tam od zabezpieczeń różnych, prawda? A więc trzeba jakąś konwersję zrobić. Ja oczywiście podałem w instrukcji PDF, jak to można sobie zrobić, od najprostszej metody za pomocą jakiegoś tam rezystorka po najlepszą, mi się wydaje, konwersję za pomocą tranzystora BSS-138 lub 2N7000. Słuchajcie, no taki prosty schemacik, jak widzicie tutaj w instrukcji, no to chyba nie jest problem. Ale jeśli macie jakąś przejścióweczkę USB RS-232, my się posłużymy dzisiaj w naszym szybciutkim ćwiczeniu, słuchajcie, przejściówką oczywiście ATB USB RS-232. To można zrobić, i tu pokazuję Wam schemat, nawet z pojedynczym scalakiem. Zobaczcie, o, taki schemacik. Myślę, że prościzna dla każdego z Was. Minimum aplikacji zewnętrznej, gniazdko USB, słuchajcie, podłączenie zasilania do scalaka FT232, malutka filtracja. I co robimy? Otóż słuchajcie, do wejścia charakterystyczne, do wejścia VCC.io podłączamy zasilanie z baterii, wyprowadzamy sobie z Liona. To nam będzie robiło za dopasowanie napięć. Bo pomyślcie sobie, jeśli napięcie 4,2V będzie sobie spadało powolutku do tam 3,5, 3,2, 3,2,9V, 2,8 i jeszcze niżej do 2, powiedzmy do tego 2,8, bo niżej to już pewnie nie spadnie, chyba że chcemy uszkodzić akumulator, to ono będzie wchodziło sobie na wejście VCC.io, a zatem nasz układ FT232 będzie od razu miał dostosowane wyjścia do takiego właśnie napięcia, więc nie potrzeba w tym momencie żadnej konwersji i z tego również można sobie korzystać w naszej przejściówce ATB USB RS-232, ponieważ można doprowadzić właśnie do wejścia VCC.io zewnętrzne napięcie. Polecam Wam przejrzenie z kolei instrukcji do przejściówki ATB USB RS-232, ale jeśli macie pojedynczy scalaczek, to zobaczcie, jak prosto sobie przygotować taką przejściówkę. Dobra, za dużo tutaj już gadam, a tymczasem zobaczcie, oto taki prosty programik, którego podstawowa formatka, wygląd na ekranie, to będzie wyglądała tak. Ta-dam! Proszę bardzo, nawet widzicie z ikonką na pulpicie. Mały lewek, czy lew, prawda, taka ikonka. Nic tutaj za dużo się nie będzie działo, poza wyświetlaniem ewentualnie, jak widzicie, napięcia, które przekazuje nam Digi Lion oraz informacje o tym, czy włączona, czy wyłączona jest przetwornica. Słuchajcie, po włączeniu zasilania, znaczy inaczej, będzie trzeba wybrać, ktoś powie, przecież port COM, tak? O, niekoniecznie. Znacie przecież nasze rozwiązania. Po co sobie zawracać głowę jakimś wyborem?
wyborem portu, jeśli podłączycie przejściówkę USB RS-232 opartą o dowolny, podkreślam, dowolny scalak FT-232, nie musi to być atnelowski, żebyśmy się dobrze zrozumieli, to pojawi się, słuchajcie, to program automatycznie wykryje takiego scalaka i automatycznie wykryje, na jakim on jest porcie. Jeśli będziecie mieli nawet dwa układy, to będziecie sobie mogli wybrać za pomocą znanego okienka, słuchajcie, z innych programów atnelowskich, tylko tyle, że tu będzie można wybierać sobie, słuchajcie, pomiędzy różnymi scalakami, tak jak mówię, niekoniecznie atnelowskimi, tak? Dowolna przejściówka na FT-232. A więc jak już się podłączymy, zobaczcie, pojawi się klawisz, teraz kolejne okienko, start dostępny zamiast offline, i tym klawiszem start możemy wcisnąć i rozpocząć, no zobaczcie, przejściówka sama wykryje sobie w tym momencie, jaki jest port.com, sama się podłączy na takiej prędkości jak trzeba, no zero tutaj naprawdę myślenia, chciałem mieć taki prosty, łatwy, szybki programik do kontroli, żeby wchodzić, za każdym razem wybierać numer portu, bo to wiecie, zmienię przejściówkę, to muszę zmienić port, coś tam, ustawienia, a po co to, korzystajmy z nowoczesności, słuchajcie. No więc dobra, jak już mamy, to widzicie, tak będzie sobie działał ten programik, ale to nie wszystko, żeby tylko sobie popatrzeć na napięcia, to by było nudne, bym powiedział. Najważniejsza siła tego programiku drzemie w tym małym klawiszu w rogu, który się nazywa właśnie Lion Tools, czyli narzędzia lwa, słuchajcie. Klikamy sobie, tadam, pojawia się okienko, w którym to widzimy kilka zakładek, one jeszcze nie wszystkie są oprogramowane, ale na dzień dzisiejszy poradnika zobaczcie, że mamy pierwszą zakładkę terminal. Tam właśnie widzimy, jakby mamy mały terminalik i widzimy jakby czysto to, co przekazuje Lion, chociaż dodatkiem są te pola, gdzie widać datę i godzinę, gdyby ktoś chciał po dłuższym czasie sprawdzić, jak tam wyglądało przesyłanie danych. Obok widzimy klawisz, słuchajcie, eksportu do CSV. I to jest to, o co, słuchajcie, tygrysom albo lwom chodziło, aby sobie wyeksportować dane do pliku CSV i potem sobie je obrabiać w Excelu już według własnego życzenia. Ale niekoniecznie trzeba zaraz sięgać po Excela i po CSV, bo widzicie pewnie już kolejną zakładkę charts, czyli wykresy, a więc mamy w tym programie od razu możliwość wykresów. Ta-dam! Zobaczcie, o, tu jest przykładowo wygenerowany wykres dla jakiejś tam bateryjki tego pikusia, pamiętacie z mojego poprzedniego poradnika małego, który zasilał nam odbiornik energii, jakim był zestaw ATB. To jest oczywiście specjalnie maleńka bateryjka dobrana, która ma słabą wydajność prądową, ale dzięki temu w skrócie szybko można pokazać to, co na tym wykresie. Otóż widać na początku, że odbywał się proces ładowania. Następnie powolny proces, jak widzicie, rozładowania tej baterii, chociaż tak naprawdę nie powolny dla tej bateryjki, która była, z niej było ssane, słuchajcie, z ponad około 100 mA, to dla niej było zabójcze, no ale załóżmy, że powoli się ona rozładowuje, tu macie opisy, jak analizować taki wykres i też jak doszło to do napięcia odcięcia, przetwornica się wyłączyła, widać na dole, no to trach, napięcie znowu wzrasta na baterii, ale jak widzicie, tych wzrostów jest kilka, to napięcie coraz wolniej wzrasta i gdybyśmy tak dosyć często ją próbowali rozładowywać, no to niestety ona mogłaby w ogóle dosyć szybko stracić to napięcie poniżej odcięcia 2,8 V, ale przecież DigiLion nas przed tym zabezpiecza, zobaczcie, tu właśnie działają świetnie te histerezy, o których mowa, takie inteligentne, o których mowa w instrukcji. Zobaczcie, tutaj z instrukcji taki rysunek specjalny z histerezami zrobiłem, że jeśli to napięcie powraca zbyt szybko w ciągu tam 40 chyba sekund bodajże, no to włączenie nastąpi dopiero nie od 3,4, a od 3,7 V, jak widać, prawda? I z histerezy, i po tych wykresach, które tutaj widzimy. Dobra, napatrzyliśmy się, jak to ma działać, a zatem teraz siadamy do komputera, słuchajcie, i szybciutko tylko sobie sprawdzimy, czy ja tu bajek nie opowiadałem, czy to w praktyce tak działa, jak łatwo się tym posłużyć. Programik, można wiedzieć, jak mówimy o jakiejś baterii większej, która będzie bardzo powolutku się rozładowywała w docelowym urządzeniu, to wiecie, to może potrwać i noc, i dzień, albo wiele dni. Można zapuścić sobie komputerek, który będzie sobie to po prostu czytał, a na końcu zapiszemy sobie to do pliku, czy też spojrzymy sobie na wykres. Słuchajcie, sam wykres też będzie można zapisać do pliku, żeby było ładnie, można sobie podejrzeć na wykres w postaci graficznej. No, bo czemu nie? Bo ktoś nam zabroni. Słuchajcie, możemy. Dobra, nie gadam już, szybciutko do praktycznego małego ćwiczonka i zobaczycie, że w tym momencie ten DigiLionik naprawdę robi się fajnym, potężnym narzędziem. Później przyjdzie czas jeszcze, słuchajcie, bo to nie jest ostatnie słowo, ten program na PC. Sorry, że się tutaj rozgaduję, ale później jeszcze wam pokażę,
Co można dzięki niemu uzyskać, jeśli chodzi na przykład o zestawy uruchomieniowe ATB, jak bardzo on się przyda w zestawach uruchomieniowych, plus co można, jak można pisać soft do mikrokontrolerów, żeby wykorzystać te rozmowy, słuchajcie, pogaduszki, że tak powiem, mikrokontrolera naszego mniam z Lionem, tak? No ale na to przyjdzie jeszcze czas, na dzień dzisiejszy szybko programik Digi Lion, ale już w praktyce, hej! Już jestem jak zwykle przy komputerze, słuchajcie, i szybciutko patrzymy, co się dzieje. Tu jest nasz, najpierw w tej kamerze wam pokażę zestaw, na którym ostatnio sobie testowaliśmy. A więc przypomnę tylko szybciutko dla niezorientowanych. Zestaw uruchomieniowy w tej chwili stanowi dla nas tylko obciążenie. Nic na niej nie będziemy wykonywać, robić. Równie dobrze mogła tu być podłączona żarówka, że tak powiem, albo jakikolwiek inny układ, który pobiera tam około 100 mA prądu stałego. Tutaj mamy przejścióweczkę ATB USB RS232. Nie dziwcie się, że ją podłączyłem tylko dwoma przewodami, bo tak naprawdę konwersja konwersją, ale jak jej nie zrobiłem na szybciutko, to bez konwersji też będzie działało. Tutaj nasz, słuchajcie, podejrzany Digi Lion, jak widzicie, dumny sobie siedzi, pod spodem ma tetiny, gdzieś tam malutki, wiadomo, i to on będzie teraz tutaj działał. Weźmiemy do rąk również znanego wam już pikusia, słuchajcie, czyli taką malutką baterię, na której dosyć fajnie mi się tutaj prezentuje wszystkie rzeczy. To jest ten malutki, słuchajcie, pikusiek. To nim będziemy zasilali zestaw, jednocześnie Liona, i obserwowali, co się dzieje. Kabelek USB, żeby podłączyć się do komputera za chwilę, ale zanim, to spójrzmy na ekran komputera teraz i zobaczcie, tutaj mamy ikonkę naszego programu Digi Lion. Klikamy, uruchamia się program, tak jak przed chwileczką widzieliście. Proszę bardzo, tak on sobie wygląda. Tutaj jest offline, klawisz w ogóle nie działa, nie można kliknąć. Ten klawisz wprawdzie działa, dodatkowe narzędzia, tu jeszcze na angielski muszę zmienić ten napis, przepraszam. I słuchajcie, no w tej chwili nie można podziałać, ponieważ nie ma podłączonej do komputera żadnej przejściówki. Program sam sobie wykryje. Zobaczcie, teraz sobie w tym okienku, tylko może tu przesunę, słuchajcie, o, w to miejsce ten nasz programik. I tutaj, proszę bardzo, klikam USB do przejściówki ATB USB RS232, a wy spójrzcie na klawisz offline w programie Digi Lion. Uwaga. Klik, przejściówka się włączyła, światełka się na niej zaświeciły i proszę bardzo, klawisz, oj, przepraszam, klawisz pojawił się start. A więc możemy wystartować teoretycznie z pomiarem. Klik, włączyło się, proszę bardzo, samo wykryło COM4. Zresztą na dole, zobaczcie, tutaj pojawiło się okienko znane wam już z MKVR kalkulatora, czy też z innych programów atnelowskich. Tyle tylko, że tak jak mówię, to będzie wykrywało wam wasze przejściówki własnej roboty na FT232 również. Ten program nie, że tak powiem, nie działa, nie ma ograniczenia, które powoduje, że działa tylko z przejściówkami atnelowskimi. Zapewniam was. A tak przynajmniej powinno to być, no nie mam w tej chwili atmelowskiej. A więc słuchajcie, oczywiście nic nie mierzy. Dlaczego? Dlatego, że co? Że jeszcze nie podłączyliśmy napięcia zasilania do pikusia. A więc słuchajcie, pierwszy raz zobaczymy, jak to wygląda w programiku. Szybciutko podłączam na wizji zasilanie, a my w tym czasie patrzymy na ekran programu. Uwaga, klik. Tutaj widać, że zestaw się zaświecił, napięcie się pojawiło, tu widzimy w programie napis on DC-DC konwerter, czyli przetwornica się załączyła zgodnie z prawdą, bo widzimy, że program, że zestaw uruchomieniowy działa, bo jest podświetlony wyświetlacz LCD. I co widzimy, słuchajcie? No ślicznie nam napięcie spada, bo rzeczywiście zestaw zasysa teraz, miałem prądzik z tego, z akumulatora. No dobrze, skorzystajmy sobie zatem z naszych narzędzi lwa. Proszę bardzo, tu nam się, naszym oczom ukazuje się takie oto okno. Jak widzicie, terminal i po kolei nam wszystko leci tutaj w tej kolumnie, jak gdyby to, co, o, tutaj niechcąc teraz kliknąłem, zmieniły mi się kolorki, no ale to nie jest takie istotne, już wróciły do normy. To akurat nie jest takie istotne, proszę bardzo. Napięcie widać, że tutaj spada. Tu moglibyśmy sobie eksportować to do pliku CSV, to sobie przećwiczymy za chwilę. Tymczasem przełączymy się na zakładkę Charts. Słuchajcie, zobaczcie, ona cały czas, nawet jak okienko było wyłączone, to cały czas sobie działa. Tak, moi drodzy, działa. Czyli widzicie, napięcie tutaj bardzo ładnie nam spada. Już mamy 3,46
44V i tak będzie sobie spadało. Spróbujemy sobie poczekać w międzyczasie, aż poleci do końca, ale żeby, słuchajcie, nie tracić czasu, to w międzyczasie, to jeszcze będzie chwilę trwało, spróbujmy sobie jednak zrobić ten save as CSV, czyli zapisz przynajmniej te dane, które już udało się zebrać do pliku CSV. DigiLion, tu sobie załóż i tu sobie zapiszemy sobie plik test, po prostu test CSV. Proszę bardzo, zostało to zapisane. No to teraz sobie sięgnę do tego folderu, zobaczcie. Tutaj sięgam do tego folderu i proszę bardzo, mam plik test CSV. Spróbuję go otworzyć, tak? Tu w międzyczasie, zobaczcie, cały czas widzimy jednym okiem w naszym programie, że jest jeszcze, że mamy chwilę czasu do aż opadnie napięcie poniżej 3,29. Niech zatem się tam wykres rysuje, a my sobie zajrzyjmy do Excela. Proszę bardzo, w Excelu zostały przygotowane dwie kolumny danych. O, tak to sobie wygląda. Pierwsza kolumna to są jakby sekundy odliczane i tutaj jest puste pole, tutaj jest napis voltage, no druga seria danych po prostu, tak? Jak wstawić wykres? Szybciutko Wam pokażę, ale no dobrze, pokażę Wam jak wstawić. Wstawianie, robimy teraz co? Wykres na przykład liniowy, proszę ja Was bardzo. I musimy wskazać mu teraz, słuchajcie, zaznacz dane. Proszę ja Was bardzo. Zaznacz dane. Klikam tutaj i zaznaczam sobie te dwa pola. Do końca. Tak, rozwijam to. Przy czym tą pierwszą kolumnę pustą tutaj sobie usuwam. Po to, żebym miał tylko na osi z jednej strony te sekundy, a z drugiej, żebym miał napięcie. Robię OK. I na górze będę miał już wykres. Proszę ja Was bardzo, to cośmy przed chwilą widzieli, że napięcie nam powoli opada. Ale w tym czasie może, bo ja sobie gadam, wróćmy na chwilę do naszego programu, tam już powinno chyba napięcie spaść. Tak, słuchajcie, zobaczmy na wykres. Ono znowu ma 3,44, ale po drodze musiało spaść i się odbić do góry. Sprawdźmy sobie na wykresie, widzicie? Proszę bardzo. I ten wykres cały czas na bieżąco siedzi nam w danych, które możemy cały czas wygenerować do pliku CSV. Widzicie, tu w terminalu widać, że ono spadało, 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 poniżej 2,89, potem rosło, potem jak wzrosło powyżej 3,7, to znowu włączyła się przetwornica. A więc jeszcze raz wyeksportujmy to do tego samego pliku, tylko pewnie będziemy musieli go zamknąć w Excelu. Nie zapisuj. Proszę bardzo. Jeszcze raz wyeksportowaliśmy i jeszcze raz szybko sobie podejrzymy. A więc tutaj sobie klikam, zobaczcie, żeby zobaczyć, że to działa. Liniowy, tak, zaznacz dane, proszę bardzo. Tu klikam, zaznaczam w tej chwili dane, czyli te dwie kolumienki, ale one już są dłuższe. Robimy tak. W tym momencie tą pustą tutaj kasujemy. OKOS. Słuchajcie i proszę bardzo, tak jak tam mieliśmy wykres, tu oczywiście wykres jest od zera, ale co za problem, sobie w Excelu wejść, prawy klawisz, formatuj obszar wydruku i weźmy sobie, gdzie tu będą te, nie formatuj obszar wydruku, tylko spróbujmy sobie sformatować, formatuj oś. Zróbmy sobie, że ma być od na przykład 2,5 tam powiedzmy 5V, bo po co nam niżej. Zamknij i proszę bardzo, porównajmy sobie to z wykresem tutaj, który nam się pojawia. Może ja sobie troszeczkę pozwolę przesunąć to, tego Excela. Zobaczcie, o tak. O, a tutaj nam się rysuje dalej, słuchajcie, z Liona, jak widzicie, ta sama linia tutaj, ta sama linia tutaj. A więc niekoniecznie musimy mieć Excela, program DigiLion potrafi od razu na bieżąco nam rysować. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Rysuje, rysuje, spada tutaj napięcie. Widzicie, poniżej 20. Zobaczymy sobie teraz to na wykresie, jak wygląda. Uwaga, teraz spadnie i się odbije do góry. Off! Przetwornica wyłączona, a napięcie jeszcze na niebiesko, ale zgodnie z histerezą, o której Wam mówiłem, powoli, znowu, proszę bardzo, pnie się do góry, a to wszystko dlatego, że zbyt dużym prądem traktujemy tego naszego małego pikusia. On, zobaczcie, co się dzieje. Na początku się bardzo długo rozładowywał, prawda? Czyli pracował normalnie. Następnie, jak spadło, to wrócił szybciutko, to napięcie dosyć szybciutko, ten czas jest dosyć krótki. Ale zobaczcie, że jak znowu się rozładował, tylko że napięcie, tylko tu jest już bardziej strome to zbocze rozładowania, to ponowny powrót do napięcia 3,7, zobaczcie, że ten odcinek
jest już dłuższy niż ten odcinek, zgadza się? I zobaczcie, że teraz znowu na zbocze opadające, kiedy się rozładowuje, już bardzo szybko się rozładowuje akumulator, coraz szybciej, ale teraz zobaczcie, 3,72, dojście do 3,72 trwało znowu dużo, dużo dłużej niż poprzednie zbocza. Skończy się to na tym, że za pewnym razem, za kolejnym razem to napięcie będzie się utrzymywało na poziomie gdzieś tam 3,60, 3,70 i nie przeskoczy już powyżej 3,70, czyli bateria będzie grzecznie czekała na naładowanie, tak naprawdę nie bateria, tylko tak będzie, tak zażąda tego, że tak powiem, DigiLion, mózg w nim siedzący, implant bym powiedział, czyli nasz mikrokontroler Atetiny 10. Mam nadzieję, że programik... Tu jeszcze, słuchajcie, w zakładce settings nic nie ma. Być może, o, widzicie, kolejny spadek i kolejny będzie teraz powrót na szczyty. W międzyczasie, jak sobie rozmawiamy, tego Excela mogę już zamknąć. W zasadzie, jak widzicie, bez Excela wystarcza nam sam DigiLion wraz z jego narzędziami. I zobaczcie, że sprawa jest w sumie dosyć fajna, ponieważ na bieżąco możemy widzieć, co się dzieje. Oczywiście, sytuacja ma się tak, że gdybyśmy zechcieli zakończyć pomiar, zapisać wszystko i tak dalej, wystarczy kliknąć stop. Gdybyśmy mieli do innej przejściówki podłączonego innego Liona, nie ma problemu. Ktoś powie, no dobra, a jak w takim razie zmienię port, bo chcę do innej przejściówki się podłączyć? Hola, hola, nie trzeba zmieniać portu. Wtedy, słuchajcie, nasza rączka sięga do tego żółtego oka, klika tutaj dwa razy i tutaj, słuchajcie, wyświetli Wam się wtedy jeszcze inna, druga przejściówka. Wystarczy ją zaznaczyć i ponownie nacisnąć start. I w tym momencie, słuchajcie, już DigiLion program będzie ssał dane z innej przejściówki, czyli będzie mógł obserwować inny akumulator podłączony do, prawda, bo możemy sobie parami obserwować, czy też wręcz zapuścić i na dwóch portach dwa programy mogą nam śledzić dwa odrębne akumulatory. No ja, słuchajcie, bardziej stworzyłem takie narzędzie, z którego tylko sobie na razie pobieżnie korzystam, próbuję wymyśleć ciekawe metody, pewnie Wam przyjdą do głowy jeszcze ciekawsze sposoby na zastosowanie tego, w sumie, no nie czarujmy się, drobne narzędzia. Przecież ja tu nie mówię, że to jest jakieś wielkie narzędzie, ale cieszę się jak dziecko, bo jak zwykle, jak uda się coś pożytecznego stworzyć, a chyba przyznacie, że pomimo, że mały programik, to jednak pożyteczny, to się cieszę. No cieszę się jak dziecko, razem z Wami. I w mikrokontrolerach będziemy mogli te dane też dosyć fajnie wykorzystać, a tymczasem spójrzcie sobie, jak fajnie wyglądają. Przy okazji uczymy się, jak działają akumulatory. Zobaczcie, proces rozładowania, jeszcze raz sobie sięgamy, pierwszy był taki długi. Później ten powrót napięcia i coraz dłuższy powrót do napięcia 3,7 V, widzicie? Teraz opadło i teraz ten powrót kolejny może być albo dużo dłuższy niż ten, albo już niestety nie wzrośnie powyżej 3,7 V i w ten sposób sobie będzie działał nasz układzik, nie uruchomi się bardzo długo, długo, dzięki czemu, słuchajcie, bateria ma naprawdę, akumulator nasz ma szansę długo, długo przeżyć, ponieważ ona ma zapas, żeby prąd, który będzie siorbał sam Atetiny 10, czyli implant w Lionie, będzie musiał, ale słuchajcie, przy jego prądach, które on pobiera i przy prądach spoczynkowych przetwornicy, czyli tam w najlepszym wypadku, jak sobie wszystko poustawiamy, 80 do 100 mikroamperów, to pomyślcie sobie, zanim napięcie to spadnie tutaj jeszcze niżej, to ile to będzie musiało upłynąć czasu. Tutaj to napięcie spadało szybko, gdy było pobierane 100 miliamperów, a tam mówimy o 100 mikroamperach niecałych, więc to może naprawdę zaoszczędzić nam życie baterii, ochronić ją przed maksymalnym rozładowaniem, na pewno wyłączy przetwornicę, gdybyśmy zapomnieli i tak dalej, dobra, już nie będę się rozgadywał, powtarzał. Czekam na Wasze propozycje, ewentualnie co tu jeszcze w programie dodać, zmienić. Proszę Was, śledźcie również ten wątek na forum, gdzie będzie mowa o tym programie. Tam warto zgłaszać propozycje. Jak Was znam, to pewnie coś wymyślicie ciekawego i znowu będę miał nieprzespane dni i noce, tak jak to ostatnio z programem Atnel Video Player, do którego też zapraszam oczywiście do ściągnięcia, ponieważ myślę, że przyda się on, słuchajcie, jak najbardziej, żeby sobie później obejrzeć ten poradniczek. No słuchajcie, teraz robię sobie stop, proszę bardzo, wyniki się zatrzymały, moglibyśmy sobie ostatecznie zapisać CSV, o! A, nie może uzyskać dostępu, no oczywiście, bo mam Excela otwartego, muszę zamknąć tego Excela, pamiętacie, że to było już wiele przejść, zapisujemy jeszcze raz, szybciutko może sobie tak na koniec, już słuchajcie, mam jeszcze chwilkę czasu, program, ten poradnik będzie tak krótki, masakrycznie, że nie wiem, więc go otworzymy jeszcze raz, słuchajcie, szybciutko, ciach,
i spróbujemy jeszcze raz wstawić szybciutko, zobaczyć, czy nam w Excelu jest to samo. Prawy klawisz, zaznacz dane, proszę, ja Was bardzo, moi kochani, zaznaczamy te dwie kolumienki w całości. Trach. Klikamy tutaj, usuwamy tą pustą tutaj linię, robimy OK-os, podjeżdżamy do góry i proszę bardzo, tu sobie jeszcze szybciutko dla porządku zaznaczamy, że ma być od 2, powiedzmy nawet 6 V. Zamknij i proszę bardzo, to co widzieliśmy i to co widzimy tak naprawdę, słuchajcie, w DigiLionie, mamy również w Excelu, ale w Excelu możemy sobie jeszcze po swojemu poobrabiać, jak kto woli, można coś dodać, zmienić i tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję, że narzędzie będzie przydatne. A tu Wam mówiłem o programiku AV Player, do którego zapraszam. Przy okazji Wam go szybciutko pokażę, poradniki w pigułce, ponieważ na końcu też postaram się przygotować Wam, tak jak tu, słuchajcie, jeszcze nawet nie ma, na tym komputerze nie odpalałem, nie ma mojego ostatniego podcinka o DigiLionie, proszę bardzo, tu nawet skoczyła mi na górze chmurka, tylko nie zmieściła mi się tutaj, o, że najnowszy poradnik, który ostatnio nakręciłem, był ten, ale po tym poradniku najnowszy będzie o DigiLionie, ale na PC. To właśnie tutaj będziecie mogli sobie zajrzeć, tu Wam się pojawi nowy programik, zapraszam do oglądania, w skrócie podpowiem co i jak, a przy okazji programik będzie do pobrania oczywiście na stronie Atnel w dziale oprogramowanie, będzie troszeczkę opisany, będzie też informacja o nim się pojawi oczywiście w nowej wersji PDF-a z instrukcją do ATB Liona, program całkowicie darmowy, zapraszam, jeśli Wam się to podobało, to liczę na Wasze łapki w górę na YouTube, zasubskrybujcie kanał, powiedzcie znajomym, bardzo proszę, przekażcie informacje dalej, pomóżcie, że tak powiem, żeby ten kanał mógł się rozwijać. To by było wszystko. Bardzo miło by mi było się z Wami znowu spotkać, jak zwykle. Teraz oczywiście znowu mnie może troszeczkę nie być, chociaż tak ostatnio wiem, że zapowiadam, że znowu mnie długo nie będzie, bo coś tam, bo piszę Yellow Booka i się pojawiam, ale to tak wiecie, to trochę ciągnie. A tak naprawdę to ostatnio mam troszkę przymusowej przerwy w pisaniu z różnych innych względów, a wtedy z przyjemnością, mega przyjemnością wykorzystuję czas, aby się z Wami tutaj spotkać, coś przekazać, bo jak widzicie, nawet przy okazji takich poradników na temat akumulatorów, jak widzicie, co okazuje się, możemy się czegoś ciekawego dowiedzieć o akumulatorach. Ja przyznaję, że kiedyś tak nie za bardzo rozumiałem, o co chodzi, to było dosyć dawno może u mnie, tak, ale, no, ale było tak, no każdy kiedyś zaczynał, tak, ja się tego nie wstydzę. Jak sobie pomyślałem, że czy akumulatory, wiecie, kwasowe czy żelowe, jak było, zawsze się mówiło, że akumulator w samochodzie ma 12 V, to ja myślałem, że on ma 12, a potem patrzę za głowę, się łapię, co to jest, ma jakieś 13, 14 ileś volta, może spadać do 10, to co to? Tak samo akumulatory kiedyś litowo-jonowe czy inne miały mieć 3,7 V, a się okazuje, że one mają 4,7, to co to? Jakieś napięcie niestabilizowane? Nie, a tymczasem się dowiadujemy, jak one pracują. Zobaczcie w międzyczasie, jak się tak rozgadałem, napięcie nie może przekroczyć 3,7 V, już nie może bidak, nasz pikuś maleńki, słuchajcie, dojść do siebie i jak widzicie, jak go trzyma za, że tak powiem, za grzbiet DigiLion i zobaczcie, jak się wydłużył okres tutaj dojścia i próba włączenia, no niestety nie może przekroczyć i DigiLion właśnie pilnuje, żeby ta nasza bateria się nie rozładowała, pozostanie dosyć długo w dobrej kondycji 3,7 V, aż włączymy ładowarkę. Zresztą, słuchajcie, co tu dużo gadać, może podłączę ładowarkę i zobaczymy sobie, jak w ogóle wygląda sam proces ładowania. Klik. Włączyłem tutaj kabel, musiałem sięgnąć, bo właśnie tego żeśmy nie przetrenowali, słuchajcie, w sumie. Teraz zobaczcie, włączę ładowarkę, wy w tym czasie obserwujcie zarówno wykres, powinno się włączyć oczywiście szybciutko, przetwornica powinna się dosyć szybciutko włączyć i zobaczcie, że za chwilę rozświetli się wyświetlacz LCD w zestawie, bo wiadomo, jak zacznie ładowarka działać, to to napięcie 3,7 V szybko podskoczy do góry i zostanie znowu zresetowane do histerezy pierwszej, do 3,4 V. Uwaga, klik, podłączyłem, tylko teraz musimy poczekać, bo on ma 8 sekund oczekiwania, już się wszystko włączyło, zobaczcie, aha, tylko że ja tam wyłączyłem Kubany, proszę bardzo, włączam go, już się włączyło, tu mi się dlatego od nowa wykres rysuje, ale jak widzicie, powolutku bateria
akumulator zaczyna się ładować, tak? Zaczyna się ten pikusiek nasz ładować, ale pamiętajcie, że w tym czasie, jak nie przełączyłem tej zworki tutaj potrójnej, to prąd z tej ładowarki ładuje nam pikusia, ale jednocześnie musi zasilać układ, a więc czasami tego prądu na ładowanie akumulatora może pójść niedużo i on może się w takim przypadku długo ładować. Dlatego możemy co zrobić? Dosyć ciekawą rzecz i możecie sobie zaobserwować, co się stanie z napięciem przy okazji. Uwaga! Zdejmuję zworkę, zobaczcie, że zgaśnie wyświetlacz, bo się odłączy przetwornica, bo nie ma możliwości, bo nie będzie miała napięcia na wejściu. Napięcie nam, słuchajcie, spadnie do low bat. No bo tak naprawdę teraz Atetinyn żywi nam się resztkami napięcia tam gdzieś z tej, z przetwornicy, nie z przetwornicy, z przejściówki USB RS232. Ładnie nas program, o przy okazji wam tego nie pokazywałem, informuje, gdyby napięcie na akumulatorze spadało już poniżej naprawdę dopuszczalnej granicy odcięcia 2,8 V, to będzie nam tu ładnie migał i tak dalej. Oczywiście wtedy Atetiny działa co 8 sekund. Mam włączone maksymalne tryby uśpienia, a więc on tam za dużo nie dziobie prądu z tego akumulatora. Ale zobaczcie, teraz włączymy sobie napięcie zewnętrzne z ładowaniem warki przez Liona, przejdzie bezpośrednio na słuchajcie, przetwornicę, ale jednocześnie będzie małe obejście i grzecznie Lion będzie się ładował pełnym prądem 500 mA, natomiast nadwyżka potrzebna jeszcze ze 100 mA pójdzie sobie z tej ładowareczki bezpośrednio na ten. Zobaczcie, klik i zobaczcie teraz po 8 sekundach niecałych, proszę bardzo, już zrobiło nam się nie 4,2, a 4,7 V. Nic się nie stało, słuchajcie. Tu gdyby wykres nam się trochę rozjechał i pojechał do góry, to nie ma problemu. Łapię prawy klawisz mychy, słuchajcie, prawy klawisz mychy i tym prawym klawiszem mychy mogę sobie przeskalowywać. Zobaczcie, w ogóle środkowym kółkiem mogę sobie, zdaje się, przesuwać, ale tu mi nie przesuwa. Mogę sobie trochę przeskalowywać go jeszcze w ten sposób, że o, tak mogę rozjeżdżać sobie go tutaj, proszę bardzo. O, takie rzeczy mogę tutaj robić, widzicie? Jest 4,9 V, dlatego że z ładowarki mam 4,9 V. Ale teraz sobie, uwaga, odłączam ładowareczkę, napięcie mi znowu spadnie niby do low bat, przełączam sobie, słuchajcie, tą zworkę w pozycję tutaj i proszę ja was bardzo, za chwilę napięcie powinno skoczyć z powrotem, jest... Przywrócimy sobie wykres, zobaczcie, teraz nam się pojawiło coś takiego. Widzicie, tutaj mieliśmy, jeszcze sobie raz to zmniejszę, o tak, a zresztą zobaczcie, tu w ogóle można sobie ładnie okno powiększać i wtedy pięknie przeskalowywać wykres, przesuwać go sobie, o tak sobie obserwować jakieś szczegóły, zobaczcie, jak tu wszystko sobie ładnie rośnie. To już się sami pobawicie programem, zobaczcie, że teraz napięcie spada. To oczywiście okienko możemy zamknąć, to sobie możemy tutaj na chwilkę zmniejszyć. Wszystko oczywiście jest w terminalu, wszystko jest do wyeksportowania, nasze wszystkie eksperymenty do CSV, a więc możemy sobie... Aha, jeszcze ostatnia ciekawostka, gdybym chciał ten wykres sobie, słuchajcie, cały teraz jako wykres zapisać do pliku, to tu klikam prawy klawisz, zapisz wykres do plik folder DigiLion i sobie zrobię test... spacja, niech będzie JPG, test JPG, bo to się zapisze do pliku JPG, no nie muszę nadać mu nazwy oczywiście, teraz będzie test wykres, o taką nazwę mu damy, proszę bardzo, zapisz i spójrzmy sobie do tego folderu, proszę bardzo, pojawił nam się test wykres JPG, który możemy sobie oczywiście przywołać na ekran. O, tutaj mi się w jakimś takim programie otworzył w ten sposób, tak, zobaczcie, jak widzicie, w postaci pięknego wykresu na wydruku. Tak? Można? Można. A jak ktoś chce, to może. Wy od dzisiaj po tym poradniku też możecie sobie ściągnąć i możecie sobie tworzyć CSV, wykresy do JPG. Pokażę wam również schemat do tej USB RS232, jak chcę szybko zrobić, żeby monitorować napięcia. Jeszcze raz mówię, czekam, kurde, ale się rozgadałem, miałem szybko skończyć, ale tak mi miło z wami jakoś, słuchajcie, dobra. Jeszcze raz, liczę na łapki w górę, zasubskrybowanie kanału i naprawdę przekażcie informacje innym na YouTubie, na Facebooku, jeśli możecie, na blogu też kliknijcie, jeśli wam się podobało, na Google Plus, zapraszam was do tego, bo to jest dla mnie rzeczywiście pomoc, jeśli korzystacie z tego, co ja wam przekazuję. Dziękuję, pozdrawiam, hej, pa, pa, tym razem już na pewno znikam, hej, ja.